Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym i tak jak obiecałam, słuchajcie, będzie druga część vlogu z szkolenia z Jankiem Kamińskim. Było to szkolenie licencjonowane Polskiego Związku Jeździeckiego i drugiego dnia skupialiśmy się na pracy w parkurze i Janek, który zaproponował kombinacje, były bardzo wymagające, więc zapraszam Was do oglądania. Tak jak już wcześniej wspomniałam, drugi dzień opierał się na pracy w parkurze. Janek zaproponował dwie linie. Jedna linia na wprost na 5 V, druga linia była po łuku, która była zdecydowanie wbrew pozorom trudna, ponieważ jeźdźcy jeździli raz od stacjonaty do oksera i na odwrót od oksera po łuku do stacjonaty. I tutaj ważne było utrzymanie rytmu, dobrej energii. Ale na czym się skupiał Janek najbardziej, to było to, żeby wyczekać ten moment odbicia. Czyli nie śpieszyć się, nie wpędzać koni w przeszkody, nie poganiać ich, tylko właśnie utrzymywać takie równe, spokojne tempo, co no, było dosyć trudne dla niektórych jeźdźców, ale każdy jeździec tak naprawdę skończył na dobrym i był usatysfakcjonowany z pracy w parkurze, ponieważ był bardzo wymagający, ale uczył właśnie tego rytmu widzenia odległości, uczył równej, fajnej, aktywnej jazdy. Ponieważ w parkurze też zaproponował szereg i tak jak już wcześniej powiedziałam, były dwie linie oraz rów z wodą i okser też tak z długiego dystansu był czas na to, żeby przygotować konia do przeszkody i skakali tak samo okser i zaraz ciasny zakręt do następnej linii. Więc parkur spełnił oczekiwania wszystkich jeźdźców, a nawet przeszedł najśmielsze oczekiwania, co było bardzo fajne, ponieważ osoby, które siedziały, oglądały, obserwowały te szkolenie i treningi jeźdźców, każdy tak naprawdę znalazł coś dla siebie. Patrzymy na wodę i czekamy, żeby zupełnie zmienić to. Znalazł coś dla siebie, bo były konie na różnym poziomie. Były konie, które skakały parkour 120 i były młode konie, które pierwszy raz mierzyły się z wysokościami, z szerokościami, które zaproponował Janek. I też były zupełnie młode konie, które poznawały rów, poznawały jazdę na wprost, jazdę w równym tempie do jednej przeszkody, troszkę niższej, ale tak, żeby konie też czuły się pewnie w parkurze i żeby się nie wystraszyły, żeby ich początkowy etap szkolenia nie sprawiał im dużego stresu, a wręcz właśnie, żeby mobilizować konia i motywować w pracy z człowiekiem. Już gdy mówiłam o pierwszym dniu, mówiłam, że Janek bardzo odważnie stawiał i to podobało się wszystkim, ponieważ wyciągał z każdego jeźdźca to, co najlepsze, jeśli chodzi o pracę parkurową i chciał pokazać, jak tak naprawdę przygotowuje się konie do wyższych konkursów, jak przygotowuje się młode konie do tego, żeby były pewne i jak pokazuje się drogę jeźdźcom, którzy tracą pewność w prowadzeniu konia w parkurze, gdy widzą szerokie oksery czy trudne kombinacje. I on starał się to właśnie przekazać w taki sposób, że nawet jak tracimy pewność i boimy się, to musimy przekraczać te granice, w których zaczynamy czuć duży stres i zaczynamy się obawiać kombinacji, która jest przed nami. Jankowi uważam udało się to, bo było też dwóch jeźdźców, którzy właśnie mieli ten problem. I naprawdę jeśli chodzi o osoby, które siedziały z boku, o trenerów, jeźdźców, którzy często też zmierzają się z takimi problemami, mogli zobaczyć jak rozwiązuje to Janek z jeźdźcami, którzy właśnie mogą się obawiać trudniejszych kombinacji. Było to szkolenie typowo skokowe, na to się nastawialiśmy, żeby to była praca w parkurze i uważam, Janek jako właśnie szkoleniowiec na tym naszym zgrupowaniu no sprostał zadaniu w 100%. Jeźdźcy wyjechali bardzo zadowoleni, wolni słuchacze zadawali dużo bardzo ciekawych pytań, które nie zostawały bez odpowiedzi, ponieważ Janek w sposób, który prowadził całe szkolenie, był bardzo satysfakcjonujący dla każdej grupy, dla wolnych słuchaczy i dla jeźdźców, którzy siedzieli na koniach, ponieważ po każdym treningu Janek stawał przy publiczności i komentował, mówił, argumentował każdą sytuację, która się wydarzyła właśnie w trakcie treningu, dlaczego podjął takie decyzje, co by można było jeszcze zrobić i jak on by to rozwiązał, gdyby siedział na tym koniu. I to było bardzo fajne, bo pokazywał też różne strony tego, jakby można było
rozwiązać, a to, co zaproponował, właśnie argumentował, no ale to też efekt treningu był bardzo fajny, bo te konie zaczynały naprawdę dobrze skakać, zaczynały poprawiać zadę, zaczynały się rozciągać, dobrze baskilowały i to tylko było dowodem na to, że to, co Janek proponował, było owocne, było po prostu efektywne. Moi drodzy, zbliżamy się ku końcowi. Ja dziękuję Wam, że oglądacie nas. Mam nadzieję, że cały cykl szkoleń, który tak naprawdę zaplanowaliśmy na jesieni w naszej stadninie, podoba się Wam, ponieważ to jest szkolenie licencyjne skokowe. Zaraz wskoczy kolejny vlog ze szkolenia z Gerdem Hojszmanem, gdzie było absolutnie genialne pod kątem ujeżdżeniowym. I kolejna, ostatnia, która zamyka cykl szkoleń, będzie to szkolenie z doktorem Komosą, które też zobaczycie na vlogu. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że ten materiał z dwóch dni szkolenia z Jankiem Kamińskim podobał się Wam i możecie na pewno spodziewać się jego w roku 2023 w naszej stadninie, więc śledźcie, słuchajcie. Jeśli jesteście zainteresowani takim rodzajem szkolenia i macie konia, z którym pracujecie, czy na poziomie P, czy na poziomie N, czy nawet zaczynacie dopiero skoki z tym koniem, to jest trener, który pomoże Wam w trakcie tych dwóch dni znaleźć Waszą ścieżkę pod kątem skoków. Ja tymczasem, moi drodzy, żegnam się i dziękuję, że jesteście z nami i nas oglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie.